Siemanko, siemanko, ziomeczki, z tej strony Świadomski. Witam was serdecznie w odcinku. Zresztą tak, który wam obiecałem, w odcinku informacyjnym. Tylko tak, obecnie nie chce mi się na komputerze nic grać i nagrywać, więc jestem na ROG Ally, bo widać po tym, jak się moja myszka rusza, co nie? No, po pierwsze, po drugie to, czyli tam sobie tak. Czy wy tego nie widzieliście, ale ustawiłem sobie tryb wydajność na moim ROG. Też schodzę, no to zobaczcie, nie mam totalnie nic, a na kompie przecież miałem multum tego, więc dzisiaj postaram się na czterech mamutach, czyli na Badmintendorfie, Oberstdorfie, Vikersundzie i Planicy skoczyć za HS na ROG. Mam też dodatkową myszkę, taką najtańszą za 15-20 zł, taką Bluetootha. Nigdy nie skakałem na myszce z Bluetoothem, tylko zawsze na kablu byłem, więc zobaczymy. Ta myszka ma jakieś opóźnienia jakieś, więc zobaczymy. Postaramy się za HS. Więc rozpoczniemy sobie od Badmintendorf. Mam też klawiatury na Bluetooth, bo zobaczę, kliknę sobie F5, F6, F7, F8, F9, F10 i teraz lecimy sobie. Pierwsza próba. Zobaczmy. Tam jeszcze jakoś 10 prób powinienem mieć. Oj, no właśnie, to jest myszka, która nie ma czułości myszy. Znaczy, no nie ma tych DPI, tylko przycisku takiego po środku myszki, albo chociaż z boku. Znaczy, to mnie przeraża w takich myszkach. Bo tu się nie da normalnie skakać bez jota, chociaż teraz. Ty. Do 20 nawet nie było. To ja tak się po... Czy ja tu nawet nie mam tego page upa na klawiaturce mojej. Co jest grane? O, to nawet page upa nie mam. Wiecie, to za, żeby belki chcę zmienić. No dobra, to zmieniam wyzwanie. Na każdej skoczni muszę chodzić się 20 metrów. No ale to ja nie mam page upa, no mam jedną radę jakoś CHS z większą belką niż tą domyślasz, od plus 2 dać sobie maksymalnie i zobaczmy teraz, szansa na się 20 metrów! Piękny skok. Super. Dobra. To zrobimy sobie głośność. Jeżeli mnie słychać było źle przez to, że DSL był na głośności, to przepraszam. No, nagrywam na zapas, więc nawet nie wiem, jak to montować, więc lecimy do drugiej skoczni, jakim będzie Oberstdorf. Zobaczmy, jak to się nagrywa. Siup, nagrywa się świetnie. Dobra, idziemy do Oberstdorf HS235. Zobaczmy, nawet tu nie mam ustawień na F4, że ma tak blisko narty. Dobra, uwaga, pierwszy skok. Pamiętajmy, oczywiście 220 metrów minimum, żeby zajrzeć skocznie. No to nie, ale przez to, że się wybiję nierówno. Może gdybym się wybił równo, czyli oczywiście dwoma nartami jednocześnie, no to może byłoby lepiej. Zobaczmy. Oj, teraz jest ładnie. Teraz jest ładnie, teraz jest ładnie. I niesamowity skok. 224 metry, no. Nieźle. Vikersund. HS 240 czy 225? Myślę 40. Zobaczymy na razie wersję z 2018 roku. Zobaczmy. Zobaczmy, leci na zawodnik. Tak! Ojej! 230 ponad. To był najdłuższy mój skok. I teraz planica, no też na pewno, bo wiecie, ja zaraz wyjeżdżam, więc nauczę się na takiej myszce, bo Bluetooth jest wkraczać w DSJ, no to będzie dobrze. A tak to zobaczmy teraz. Zobaczmy, czy to będzie, nawet 240 to może być? Jest! 243 metry!
243 metry, czy to się zapisywało? Control S? Tak jest. Tutaj Control F. O, jeszcze mówię, Control F, no dobra. Teraz Control V-ka. Teraz udajemy sobie tutaj. F6 na przykład. Control F. Zobaczy ten skok. Dobra. Teraz ty ładnie leci. Nie wiem, z jakiej to okazało się, no bo też ta klawiaturka jest no, wielkości 30% klawiatury normalnej. Zobaczmy, jak sobie poradzi. Jak się poradził nasz skok, jak ładnie leciał tutaj w locie. Zobaczmy. I tutaj 243 metry, no. Niesamowite to było. No dobra. Ja wyłączam DSJ-a po właśnie, i żeby udowodnić, że skakałem na ROG, to proszę bardzo. Tutaj jest ekran przechwytywany. Zobaczcie. Tutaj mam tutaj, tutaj. A teraz jak to kliknę. No i widzicie to? Widzicie, mam te tryby. Wydajność, turbo, automat, tryb sterowania, profil scenariuszy, FPS-y, wszystko, odświeżanie, ekranu rozdzielczości. Więc to było na tyle w przyszłym odcinku. Trzymajcie się i się mają.